Amen. Piątek, 15 lutego 2019 roku. Czytamy historię z 7 rozdziału Ewangelii Świętego Marka, wersety 31-37. Głuchoniemy. Jezus mówi te słowa ważne, które były używane w liturgii chrzcielnej, dzisiaj często są używane w formacji katechumenów. Ten ryt efata, otwórz się. W poprzednich fragmentach Ewangelii Świętego Marka widzieliśmy, jak Syrofenicjanka, czy jak kobieta, która cierpiała na krwotok, czy jak Herod, że wiara ma rodzić się ze słuchania. Te dwie kobiety pokazują nam przykład wiary, że ta wiara poprowadziła ich do spotkania z Jezusem. Herod, choć słyszał, nie spotkał Jezusa w swoim sercu. Głuchoniemy nie mógł, nie może usłyszeć nic o Jezusie. On nie słyszy, a więc przyprowadzają go do Jezusa, bo on potrzebuje usłyszeć słowo. Potrzebuje, by to słowo dało mu życie. Głuchy i niemy. Etymologia tego słowa, który mówi o głuchocie, mówi też, ma znaczenie takiej tępoty czy głupca. To jest coś bardzo ważnego, bo widzimy, że ten głuchoniemy staje się symbolem ucznia, każdego z nas, którzy mają trudność, by sercem doświadczać Boga i miłości Jezusa. A więc to uzdrowienie jest jakimś aktem, zaproszeniem do każdego z nas, by na drodze wiary pozwolić, by Jezus otwierał nasze uszy i rozwiązywał nasz język. Pięknie pokazuje to ta scena, gdy na osobności, z dala od tłumów, Jezus dotyka uszu, śliną dotyka języka i wypowiada te, byśmy powiedzieli, sakramentalne słowa: efata, otwórz się. I głuchoniemy słyszy i mówi. Dzięki interwencji Jezusa buduje relację wiary. Może słyszeć słowo i na to słowo odpowiedzieć. Prośmy więc, by każdego dnia, gdy słuchamy Słowo Boże, byśmy umieli także naszym życiem na to słowo odpowiadać. By Jezus ciągle otwierał nas i ciągle wypowiadał nad nami to słowo efata. Amen.